przemieszczanie się zawodnika z pozycji wyjściowej do pozycji obrony piłki. Obrona to defensywna i najtrudniejsza faza gry w piłce siatkowej. Punkty zdobywa się atakiem, zagrywką, jednak często mówi się, że mecz wygrywa zespół, który posiada skuteczniejszą obronę. Ta bowiem umożliwia przeprowadzenie skutecznego kontrataku. Bardzo ważne jest ułożenie ciała zawodnika w obronie, które powinno kierować piłkę bronioną w środek boiska, co umożliwia przeprowadzenie kontrataku. Zawodnik w strefie piątej, broniący piłki atakowane po prostej, powinien mieć lewą nogą wysuniętą do przodu, nogi ugięte w stawach kolanowych i skokowych, tłów wyprostowany, ramiona rozchylone. Bardzo ważna jest też umiejętność przemieszczania się zawodnika z pozycji wyjściowych do pozycji bazowych, więc miejsca, gdzie bronimy piłkę. Istotna w obronie jest umiejętność czytania gry, a więc przewidywania miejsca ataku piłki. To umożliwia mu szybszą reakcję i skuteczniejszą obronę. Słowa kluczowe dla tego elementu to obserwuj, koncentracja, komunikacja, czytaj grę, reaguj, gotowość.